Leksykon ekonomiczny. Definicja. B jak biznesplan. To pisemne opracowanie planu działania firmy. Nie ma jednak wzorca tego dokumentu. W biznesplanie planujemy asortyment produktów, towarów i świadczonych usług, strategię marketingową, materialne i finansowe środki konieczne do uruchomienia i prowadzenia działalności oraz uzasadnienie prowadzenia przedsięwzięcia. W opracowaniu powinna się znaleźć analiza silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń przedsięwzięcia, tak zwana analiza SWOT. Opracowanie biznesplanu wymaga znajomości specyfiki branży, planowania przychodów i ponoszonych kosztów oraz przewidywania finansowych skutków działań firmy. Biznesplan powinien być zwięzły, przejrzysty i kompleksowy. Wypowiedź eksperta. Przygotowując biznesplan, warto się zastanowić nad kilkoma kwestiami. Przede wszystkim nad własnymi predyspozycjami, czyli tym, co posiadamy w sensie naszych kwalifikacji, umiejętności, dotychczasowego doświadczenia, ale też warto, żebyśmy na nasze przedsięwzięcie, na swój pomysł popatrzyli też troszkę pod kątem tego, jaki pomysł sprawdziłby się najlepiej na rynku. I żeby jakby dokonać tego, może nam tu posłużyć chociażby analiza SWOT, którą jak wykonujemy, to warto sprawdzić, co jest mocną stroną naszego przedsięwzięcia, co będzie słabą stroną, czyli nad czym będziemy musieli popracować, żeby to przedsięwzięcie realnie miało szansę zafunkcjonować na rynku, no ale też popatrzeć na te szanse i zagrożenia, czyli też te czynniki, które są czynnikami zewnętrznymi i będą sprzyjały w przypadku szans naszemu przedsięwzięciu, a też zagrożenia, czyli te czynniki zewnętrzne, które powinniśmy uwzględnić, planując nasze przedsięwzięcie. Z reguły biznesplan zawiera taki krótki opis w początkowej fazie, krótki opis tego, czym nasza firma się będzie zajmowała, co to jest w ogóle za przedsięwzięcie, co to ma być, czy to ma być rodzaj sprzedaży usług, czy sprzedaży pewnego rodzaju towaru, co będzie ofertą główną, ale też no, musimy bardzo poważnie popatrzeć na jakby stronę finansową tego przedsięwzięcia, ile to nas będzie po prostu kosztowało. Ale tutaj w kosztach musimy uwzględniać zarówno jakby nasze koszty wprowadzenia przedsięwzięcia w życie, ale też i te koszty, które będą ponoszone w trakcie prowadzenia tej naszej działalności. No i musimy też spojrzeć na rynek, prawda? Czyli tutaj na całą tą stronę marketingową. Kto będzie klientem naszych usług, bądź kto będzie odbiorcą naszych towarów? I jakby jakie są przyzwyczajenia rynku, jakie inne firmy funkcjonują na tym rynku, jak z nimi możemy konkurować, jaką ofertę te firmy przedstawiają, czym możemy być w swoim przedsięwzięciu lepsi, bardziej przekonywujący, być może coś w naszej ofercie będzie nowego, czego nie proponują inni, czyli jakby też ta cała sfera taka marketingowa, którą powinniśmy uwzględnić. I wracając do kosztów, w związku z tym powinniśmy popatrzeć, jakie są ceny usług na rynku, bądź towarów w zakresie prowadzenia naszej działalności i przewidzieć, ile jesteśmy w stanie z naszego przedsięwzięcia tych finansów uzyskać. No oczywiście bardzo ważną też kwestią jest sam sposób zarządzania w firmie, bo o tym musimy też pomyśleć, gdzie ta firma będzie przede wszystkim funkcjonowała, w jaki sposób będzie odbywała się jej praca, czy to będą w określone dni, w określonych godzinach, czy w jakichś przedziałach czasowych, czy jesteśmy firmą na miejscu ze stacjonarną siedzibą, czy będziemy po prostu prowadzić też działania takie, które się wiążą z wyjazdami chociażby poza swój teren. No i też kto będzie pracował w tej firmie, prawda? Czyli przez kogo będzie zarządzana, jakie kwalifikacje ta osoba posiada do zarządzania tą firmą, ale i czy przewiduje się zatrudnienie jakichś pracowników i czym ci pracownicy konkretnie też będą się zajmowali, czym powinni się wykazać. Ciekawostka. Bimbo. Bimbo. Buy-in Management Buyout.
wykup przedsiębiorstwa przez członków obecnego zarządu oraz menedżerów spoza firmy. Transakcje Bimbo zwykle zwiększają efektywność działania przedsiębiorstwa, gdyż menedżerowie z wewnątrz firmy mają dobre rozeznanie w jej sytuacji i specyfice, natomiast menedżerowie spoza niej mogą wnieść nowe, świeże spojrzenie i wartościowe doświadczenia zdobyte gdzie indziej. W kolejnym leksykonie ekonomicznym powiemy, co to jest cesja.